Za wami ślub cywilny, kościelny dopiero za kilka dni, a mówicie do siebie po tym cywilnym mężu żona? Tak. No nie zawsze właśnie, bo ja nie wiem, czy... Ja do ciebie mówię mężu często. No, ale, no, nie, ale nie zawsze. Bo mi się podoba w ogóle takie stwierdzenie. Nie wiem. Mam no fajne, męża. Ale nie wiem, bo uważam, że ten kościelny dla mnie jest ważniejszy niż cywilny. Dla mnie też jest ważniejszy, ale generalnie jesteś moim mężem. I ja nosiłam obrączkę. To gdzie ją masz? Przed ślubem kościelnym. Tak, nosiłam ją. A ja miałam za dużą. Słuchajcie, to mam nadzieję, że to nie wytłumaczenie. Ja nosiłam. To są w ogóle takie czasy, kiedy wiele par nie decyduje się na ślub kościelny. Wy tego jednak chcecie. Dlaczego? Bo dla nas wiara jest ważna, wiesz? My wierzymy i to jest takie nasze. Wiemy, że to może teraz w tych czasach to jest w ogóle niepopularne, ale po prostu jesteśmy tak wychowani. Tak, i z nawet takich rodzin, tak, że... my wierzymy w opatrzność Bożą i nawet to, co spotkało nas w weekend, nasz wypadek, to, że jesteśmy cali, uważam, że zawdzięczamy to Bogu i nie uważam, że tak jak Jacek, że jeśli by był cywilny, to nie jesteśmy tak naprawdę do końca małżeństwem. Mhm. Bo dzisiaj możemy być, jutro idziemy, podpisujemy papierek i to jest 24 godziny, jesteśmy. A przed Bogiem jest jakby na całe życie, dla nas to jest już ważne i... Nieważne, co się dzieje, bo... Do końca życia. Tak. Do końca życia. Dopóki śmierć. Po tej sytuacji weekendowej napisałaś mi, Haniu, że Bóg dał nam szczęście to przeżyć. I faktycznie macie... Was jest jakieś takie przekonanie, że to jest też jakaś lekcja, jakiś taki może znak dla was? Na pewno. Dlatego podczas tego pytania, czy jak widzimy siebie za 10 lat, to ja uważam, że powinniśmy być właśnie w takim miejscu, w którym jesteśmy tutaj, sobie siedzieć, rozmawiać przy kawce, drinku. Wiesz co, no i odpoczywać. Jest, tak, dla mnie generalnie nadal się stresuje tą sytuacją. Jakby trzeba żyć dalej, mamy wesele, więc... Ale to zostaje w człowieku. Ten widok, to wszystko, to jest... Trauma. Wiesz, jak przyszliśmy do naszego małego dziecka i wiesz, i sobie myślisz, że gdyby nie Bóg, bo dla mnie to gdyby nie Bóg, mogło się tyle rzeczy wydarzyć, żeby nas nie było, no a dla nas najważniejsze jest chyba to rodzicielstwo, to żeby ją wychować i ona jest najważniejsza, dlatego... Dlatego dla nas z Bogiem wszystko. Ile już lat jesteście razem? 7. I co, tych 7 lat temu myśleliście o sobie, to będzie kiedyś mój mąż, to będzie kiedyś moja żona? No raczej wtedy się tak nie myślało. Jeszcze. Jakie były te początki? Różne. To było też tak, to i tak już było, szczerze powiedziawszy, lepiej, bo my już się dotarliśmy pod względem charakteru jako partnerzy, bo tańczyliśmy ze sobą. I wiele sytuacji w życiu i w taniec też nam pomógł. Ta kariera, która jakby nie zawsze była super, choć zdobyliśmy bardzo dużo, pokazywała i te cięższe chwile w tej karierze tak naprawdę nas zbliżały. Bo czasami wiesz co, inni nie rozumieją, co czujesz. A my się rozumieliśmy, o co nam chodzi, mieliśmy wspólny cel, ale też wiesz, bardzo dużo par tanecznych się nie dogaduje i jakby przestałem ze sobą tańczyć. A my jakoś znaleźliśmy podobne odczuwanie, podobną wrażliwość, ale też się uczyliśmy siebie nawzajem. Wiesz, o co chodzi, że jakby to nie jest tak, że ja się zmieniłam dla Jacka, czy Jacek się zmienił dla mnie, ale my jako osoby się bardzo zmieniliśmy pod swoim wpływem. Uważam, że na dużą, większą korzyść. Tak jak mówiliśmy przed chwilą, ja jestem wybuchowa bardziej, dynamiczna. Jacek jest bardziej... no ty nie jesteś wybuchowy. Ty jak już się wkurzysz, to znaczy, że już jest źle. Jak ja już czuję, że on się zaraz wkurzy, to znaczy, że mu się nagromadziło od groma. Ja miałam tak, że po prostu wybuchałam i za minutę jest okej, nie? I jakby nauczyliśmy się tego środka, że trzeba nasz związek doprowadzić do takiego momentu, że trzeba po prostu sobie wytłumaczyć wszystko, żeby nikt nie miał tego momentu, wiesz, zapalnika, albo jak ja mam ten zapalnik, to on wie, co zrobić, żeby mnie uspokoić. A na tej waszej drodze od początku do ślubu były jakieś poważne kryzysy? Kryzysy jakieś? Mieliśmy jakiś kryzys? Tak, był jeden taki. Mhm. Mieliśmy taki kryzys, to nie wiem, ile on był, z 4 lata temu? No może tak. Więcej trochę. No gdzieś tak, no wiadomo, 4, że bo to oprócz tego, że byliśmy partnerami tanecznymi, to jeszcze wtedy zaczęliśmy być razem prywatnie i to znowu była nowa sytuacja, która jakby no też gromadziła czasami niefajne emocje, no bo jak tańczyliśmy i było coś źle, no to każdy tam poszedł w swoją stronę, jak był czas wolny i robił coś po swojemu, a tutaj było, coś szło nie tak i musieliśmy też to jakoś między sobą też wyjaśniać, więc... No, to też była ważna lekcja dla nas
i nauczyliśmy się. No nas chyba najbardziej w ogóle zbliżyły rzeczy, tak jak mówimy, które normalnie pary rozdzielają, wiesz, nie wiem, zamieszkanie razem strasznie nam pomogło. Jakby poznaliśmy siebie, doceniliśmy siebie i im więcej czasu ze sobą spędzaliśmy, tym to było mocniejsze. Jakby jak już mieliśmy psa, to już w ogóle nowa energia. Tak. To zaczęła się taka rodzina, wiesz, to już zaczęło się trochę tak rodzinnie. Jak zaczęliśmy mieszkać, już było inaczej. Później był piesek. Pandemia też nam pomogła. Pandemia też pokazała dużo, że... No bo wtedy tak naprawdę zaczęliśmy mieszkać. I jeszcze tak naprawdę, no już ciąża i dziecko to już zbliżyło chyba najbardziej, no wiadomo. To jak jesteśmy teraz rodziną i to... W ogóle mi się wydaje, że dla kobiety, jak widzi mężczyznę, jak się opiekuje dzieckiem, też jest zawsze takie strasznie ważne, tak? A my, że pochodzimy z takich rodzin, gdzie my jesteśmy rodzinni, nasi rodzice są razem do tej pory, i Hani, i moi, i mają dzieci, które są na fajnych, dobrych drogach, rozwinięci. Każdy się wspiera, każdy ma dobry kontakt ze sobą, więc jakby no... Ja nie mam innej wizji niż to, że jakby nasza rodzina ma zawsze być razem i ma się wspierać. Gdy opublikujemy ten materiał, będziemy już po waszym pięknym włoskim weselu. Dlaczego właśnie tam? No, to jest nasze miejsce na ziemi. Tak. My tam od dziecka jeździliśmy ze względu na tańce, bo tam się szkoliliśmy dużo. Ja pierwszy raz we Włoszech byłem w ogóle, miałem chyba 6 lat, ale jeździliśmy tam bardzo często. Później zaręczyny też były we Włoszech, no i generalnie to był mój pomysł bardziej niż Hani, te Włochy, no bo chciałem właśnie, żeby ta impreza nie była takim zwykłym ślubem, no może nie to, każdy ślub jest niezwykły, ale że ci ludzie się spotykają na jeden dzień, następnego dnia uciekają i ich już nie ma, nie zdążymy nawet pogadać, a tutaj wiedzieliśmy, że przyjadą głównie najbliżsi i na pewno to nie będzie jeden dzień, tylko spędzimy sobie fajnie czas, bez żadnego stresu, z każdym będziemy mieli czas na to, żeby pogadać, pośmiać się, powspominać te rzeczy i momenty, w których się poznawaliśmy, tak, które przeżyliśmy razem. Generalnie mamy bardzo dużo znajomych, których mamy cudownych znajomych, ale mamy ze środowiska, czy z Tańca z Gwiazdami, czy z tańca, czy z życia, czy... No my naprawdę mamy od groma znajomych. Jakbyśmy musieli zaprosić wszystkich, naprawdę była wielka ilość osób i nie mielibyśmy czasu dla nich. To byłoby tak, że oni są, a my tylko od stolika do stolika idziemy i tak naprawdę nie cieszymy się tym weselem. I stwierdziliśmy, że chcemy tych najbliższych mieć tylko ze sobą, żeby mieć coś z tego wesela, że my jesteśmy razem z nimi, że mamy wspomnienia, a nie tylko to jest nasze wesele, ale tak naprawdę musimy z każdym porozmawiać. Tutaj wydaje mi się, że będziemy częścią tego wesela. Tak. Chociaż dużo zaplanowanych jest rzeczy ekstra, więc zobaczymy. To był mój pomysł, że musimy przygotować dla siebie tańce. Tak. Ja z moimi koleżankami i Jacek z kolegami. To są nasze prezenty i jestem bardzo ciekawa, co Jacek przygotował. Ja jestem ciekawy. Bo my przygotowaliśmy po prostu petardę. Tak? Tak. Trening trwał godzinę i są gotowe. Nie, trwa pół godziny. Nasz trening trwał 3 godziny i ja czuję, że nie jesteśmy gotowi. Ale u mnie było pół godziny, ale słuchajcie, no po prostu była taka dyscyplina na sali. Okej, zobaczymy. Zobaczymy. I na pewno na weselu najważniejszym gościem będzie córka. Czy Róża będzie miała jakieś specjalne zadanie tam do wykonania? Róża na ślubie cywilnym generalnie skradła show i ona siedziała mi na kolanach, później do Jacka, trochę zajmowała się butami, wchodziła pod sukienkę i... Wtedy zrozumieliśmy, że fajnie, że ona jest z nami i na weselu u naszym też będzie, ale że wesele już takie nasze to zorganizowane i ślub to ma być nasz czas. Wiadomo, że spędzimy z nią też, ale chcemy też zająć się sobą. Na przykład w kościele mamy opiekunkę dla Róży, naszą koleżankę, która się zajmie Różyczką. Ona wie, że jak ona zobaczy mnie, to ona od razu przybiegnie, zacznie szarpać za welon, skakać i my nie skupimy się na tym najważniejszym momencie, na przysięganiu sobie. Więc poprosiliśmy, żeby się zajęła, ale tak, żeby nas nie widziała po prostu w tych takich najważniejszych momentach, jak w kościół, żebyśmy mogli przeżyć w 100% to, co będzie się działo. To czego Wam życzyć? Szczęścia. I spokoju.